W dzisiejszym odcinku zbudujemy mega epicki domek z lawy oraz z wody. Więc oglądnij odcinek do końca i zbuduj taki domek na moim serwerze acmc.pl. W dzisiejszym odcinku budujemy wielki dom z lawy i wody. Powodzenia, Pimpek! Powodzenia, Luczek! Mój dom będzie najlepszy! Dzisiaj budujemy epicki dom z lawy, który nie będzie taki prosty. Jak widzicie, tutaj jest lawa, ale jest to specjalna lawa złożona w taki jeden blok. Jak na nią wejdziemy, to widzicie, nie topimy się. What? Widzicie to? Dlatego zróbmy sobie taki ogromny domek, widzowie. Zróbmy, widzowie, tutaj takie wielkie wejście, co nie? Do tego domku z lawy. Wow, jak to wygląda. Mój przyjaciel będzie myślał, że to jest główne wejście, ale nic z tych rzeczy, ponieważ te wejście będzie złe i tutaj będzie prawdziwa lawa. Zróbmy sobie to w taki oto sposób. I zobaczcie, widzowie, dajmy tutaj tabliczki i w tym oto miejscu, widzowie, stawmy sobie taki oto obraz. Jest to, widzowie, fejkowe wejście. Patrzcie, jak on tutaj wejdzie, to się spali. I zróbmy tutaj taki napis, widzowie, wejście, żeby mój kolega oczywiście się zbejtował. Prawdziwe dobre wejście będzie z tej oto strony, ale będzie miał on do wyboru, widzowie, 3 portale, które wyglądają zupełnie tak samo, ale 2 z nich są złe. Jak wejdzie sobie w pierwszy, to tutaj oczywiście się spali w lawie, w drugim będzie tak samo, a ten trzeci będzie prowadził do środka i ta lawa nie pali. Będzie mógł sobie przejść do środka domku. Zróbmy sobie tutaj od razu takie malutkie pomieszczenie, jak on tutaj przyjdzie. Całe oczywiście lawowe, wow. Ale dajmy sobie tutaj drzwi na kod. Ustalmy kod 222, czyli takie dwójki. Zapiszmy i postawmy tutaj tabliczkę i napiszmy pytanie. Co jest groźniejsze? 111, czyli woda, czy może 222, czyli lawa? No i teraz mój przyjaciel będzie musiał wybrać, co jest, widzowie, groźniejsze. Jeżeli sobie wpisze 2222 i kliknie OK, to wejdzie do środka. Ale tutaj nie będzie tak łatwo, żeby wejść do tego domku, ponieważ w tym miejscu zrobimy takie oto ściany. Zniszczmy te bloki, widzowie, oczywiście skompresowanej lawy w taki oto sposób i wylejmy tutaj wszędzie prawdziwą lawę. Okej, tutaj jest, widzowie, polana prawdziwa lawa, jak widzicie. I mój przyjaciel będzie musiał dostać się na drugą stronę, czyli tutaj. Ale to nie będzie takie proste. Będzie musiał on wykonać skok przez łódki, widzowie. Będzie musiał on stawiać łódki i cały czas, widzowie, skakać w taki oto sposób. Jest to dosyć ciężkie. Dlatego dajmy tutaj oczywiście dla niego skrzyneczkę, w której damy pełno łódek i będzie on miał jedną szansę naprawdę, żeby zrobić te wszystkie skoki. I, widzowie, w tym oto miejscu będzie mieć on naprawdę ciężkie zadanie. Zróbmy sobie takie oto schodki na górę w taki oto sposób i wylejmy sobie tutaj fejkową lawę, czyli która nie zadaje w ogóle obrażeń. I wygląda to w taki oto sposób. Zrobiliśmy basen lawowy, ale patrzcie, jeżeli wskoczę na nim na survivalu, to nie będę się w ogóle palił, jak widzicie. Będę pod lawą. I teraz mój przyjaciel będzie mieć naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ będzie on musiał pływać w lawie i znaleźć tajne przejście. A będzie ono z tej strony, widzowie. Okej, świetnie. Teraz zróbmy takie oto duże pomieszczenie, które będzie miało taką oto podłogę i żeby przejść tutaj dalej, to w tym przypadku mój kolega będzie musiał zmierzyć się ze strasznymi mobkami. Więc postawmy sobie w taki oto sposób dispensery, tutaj repeatery i poprowadźmy redstone tutaj w te miejsce. Dajmy tutaj oczywiście jeszcze dźwignię i napiszmy kliknij mnie. I w tym przypadku mój kolega będzie musiał się bić z magma cubami, widzowie, czyli takim zamiennikiem słodkich slajmów zielonych. Więc sobie je oczywiście tutaj powsadzajmy wszędzie i zobaczmy, czy to działa. Uwaga, wow, ile tutaj jest tych magma cubów. Jeżeli, widzowie, się oczywiście je zabije, to one się mnożą, jest ich naprawdę dużo. Patrzcie, zabiję jednego i nagle wychodzi ich więcej, ale będzie mieć on ciężkie zadanie. Ale nie będziemy takimi złymi kolegami i zróbmy mu taką oto rzecz. Postawmy tutaj taki oto płotek i oczywiście półpłytkę i wstawmy tutaj jakieś przedmioty do walki, czyli na przykład mieczyk, no i różne takie przedmioty oczywiście, do każdego tutaj dispensera. I jak mój przyjaciel kliknie tutaj, to wszystko dostanie do ekwipunku do walki. I jeżeli, widzowie, mój przyjaciel przejdzie tutaj dalej, to będzie mieć naprawdę ciężkie zadanie, ponieważ tutaj będzie kolejne pomieszczenie takie i tutaj będą drzwi oczywiście do wyjścia, ale żeby je otworzyć, będzie on musiał kliknąć w dobry przycisk, który będzie ukryty bardzo daleko, ponieważ ten przycisk będzie otwierał drzwi, co nie? Dlatego zróbmy tutaj mechanizm z redstone'a, czyli poprowadźmy taki oto tutaj redstone prosto pod te drzwi. Patrzcie, jest to dosyć proste, co nie? Ale dajmy sobie tutaj jeszcze więcej tych przycisków, żeby oczywiście on ogłupiał i każdy inny przycisk, widzowie, będzie go zabijał. Dlatego za każdym przyciskiem, widzowie, połóżmy takiego oto command bloka, który będzie wykonywał komendę kill P. I jeżeli oczywiście klikniemy taki oto przycisk, to oczywiście deadniemy. Tak więc musimy teraz wszędzie porozstawiać takie oto lucky bloki. Będzie to dosyć proste, bo sobie je oczywiście skopiowałem, jak widzicie. I teraz każdy przycisk, który się nie kliknie, to oczywiście zabija. Świetnie, czyli teraz jeżeli mój przyjaciel kliknie ten przycisk i przejdzie dalej, to będzie miał on kolejne zadanie. I zróbmy tutaj oczywiście 2 pokoje. Jeden będzie niebieski, czyli w moim kolorze, a drugi będzie czerwony. I jeżeli wybierze ten czerwony, czyli czyli zły teoretycznie, to w środku tutaj będzie naprawdę ohydnie. W taki oto sposób. Ale jeszcze oprócz tego do tego pokoju dodajmy mu na przykład widerowe szkielety, które będą go oczywiście biły. Nie umieraj! Co ty robisz? Natomiast w tym niebieskim będzie to dobry wybór. Będzie to taki przyjemny pokoik z przejściem oczywiście dalej, w którym będzie dużo oczywiście kwiatków takich czerwonych w ulubionym kolorze Pimpka i nasze ulubione kości. Pięknie, cały pokój w tym zróbmy. Świetnie, to wygląda fantastycznie. A jeżeli wy byście chcieli taką kostkę, zostawcie oczywiście subskrypcję na kanale. Następnie, jeżeli mój przyjaciel przejdzie dalej, to będzie mieć kolejne zadanie, żeby wejść do tego domku. Będzie on miał takie oto pomieszczenie, taką oto podłogą, w którym będą takie oto straszne miny. A jak wiecie, jeżeli taką minę się postawi, a następnie zniszczy, to ona eksploduje, wow! Tak więc zróbmy sobie tutaj takie oto przejście z tych min, gdzie mój przyjaciel będzie mieć naprawdę ciężkie zadanie, bo będzie musiał chodzić tutaj, żeby oczywiście nie dotknąć żadnej z miny. Prowadźmy sobie to taki oto sposób, wszystko zakryjmy i teraz będzie najciężej, ponieważ tutaj, żeby przejść sobie do następnego pokoju, to mój przyjaciel będzie musiał przejść te miny, ale będą one porozstawiane w taki oto sposób, że on będzie musiał przeskakiwać, widzowie, w takie oto krzyżyki, co nie? No patrzcie, jak to wygląda, dajcie znać. O nie, nie mogę rozwalić teraz tej miny. Dajcie znać, czy wy byście pokonali coś takiego, bo naprawdę, żeby skakać teraz między tymi minami, będzie naprawdę dosyć ciężko. I jak mój przyjaciel przejdzie sobie oczywiście te miny, jeżeli mu się uda, będzie musiał odpowiedzieć na trudne pytania. Pierwsze z nich to będzie, jaki kolor jest najlepszy. I tutaj oczywiście stawmy takie oto tabliczki i na to połóżmy obrazy. I pierwsza odpowiedź to będzie kolor czerwony, a drugi to jest niebieski. Jeżeli wybierze kolor czerwony, to oczywiście dajmy mu tutaj lawę, widzowie, taką wylejmy, że po prostu przegrał, wleci od razu do lawy i się spali. Ale jeżeli wybierze niebieski, to oczywiście przejdzie dalej, gdzie będzie kolejne takie pytanie. A pytanie będzie brzmiało, kto jest lepszy w Minecraft? Damy dwie odpowiedzi, czyli Luczek, no i oczywiście Pimpek. I oczywiście mam nadzieję, że powie, że ja, ponieważ jak wybierze dwa, czyli Pimpek, to wpadnie znowu do lawy. A jeżeli wybierze, że lepszy jest Luczek, to przejdzie dalej. I tutaj będzie czekać na niego ostatnie, najważniejsze pytanie. Czy widzowie subskrybują ten kanał? No i będą dwie odpowiedzi, czyli tak oraz nie. No i oczywiście, jeżeli wybierze nie, to oczywiście spali się w lawie, a jeżeli wybierze, że widzowie subskrybują ten kanał, to przejdzie sobie dalej do następnego pokoju, który będzie naprawdę jednym z najcięższych, ponieważ w tym miejscu, widzowie, wylejmy prawdziwą lawę, okej. No i pomyślcie sobie, dobra, to wygląda dosyć normalnie, spali się w lawie i tyle, jeżeli oczywiście wpadnie. Ale nie, będzie to, widzowie, parkour dosyć specjalny, ponieważ będzie on zrobiony z magma bloku, a jak dobrze wiecie, magma bloki również zadają obrażenia, więc proszę bardzo, będzie się i tak palił i zadawał obrażenia, więc będzie to naprawdę ciężki parkour, zróbmy go do końca, oby tylko dał sobie radę, widzowie, okej. Jeżeli przejdzie sobie takiego oto parkoura, oj, to będzie czekać, widzowie, tutaj na niego pomieszczenie, widzowie, w którym będzie nasz domek, więc dajmy sobie oczywiście te drzwi, zróbmy sobie taką niebieską podłogę, dajmy sobie tutaj takie oto super kwiatuszki, połóżmy wielkie łóżko, dajmy oczywiście lampkę, żeby oczywiście świeciła w nocy, dajmy tutaj wielką kanapę, tutaj dajmy oczywiście telewizor, jakąś lodówkę na super jedzenie, stół, żeby można było gdzieś oczywiście to jeść, no i oczywiście nasze ulubione oczywiście kości. No i proszę, nasza tajna baza i nasz pokój jest gotowy. Sprawdźmy, co robi Pimpek. Pimpek, skończyłeś już swój wodnisty dom? Oczywiście, możesz zobaczyć i go przejść. Wow, ale on jest ogromny i jest zrobiony z wody? O kurczaki! Dokładnie, Luczek, jest to blok wody, możesz go dotknąć i postawić. Nie wierzę, muszę to zobaczyć. Uwaga, faktycznie blok wody, ale super. Dobra, wchodzimy do środka. Bieramy. Wow, co to jest? Niezłe, co? Tutaj jest woda. Może wystarczy, że przejdziesz na drugą stronę. Okej, to jest woda. Ej, wydaje mi się ta woda bardzo podejrzana, taka za spokojna oczywiście. Ja ci nic nie powiem. Dobra, postaram się nie wskoczyć do tej wody. O! Nie, to zadaje wrażenia. Ach, to jest naprawdę ciężkie. Dobra, nie mogę wpaść drugi raz, uwaga, wchodzę i naprawdę znowu 180? No musisz to przejść, powodzonka. Dobra, spróbuję, udało mi się znowu. Łapeczka w górę i subskrypcja. Teraz, Luczek, nie będzie tak łatwo. Jeden diament jest dobry, a przez drugi, no, przenikniesz, czyli jest fałszywy. Czyli fałszywe diamenty. O nie, dobra, wybieram ten, uwaga. Uff, dobrze wybrałem, okej. Teraz ten, uwaga, dobrze. Oj. I teraz ten, dobrze. Nie wierzę. Okej, lecimy dalej i tutaj, wow, co to jest w ogóle, okej. Trzeba uważać na głowę. Boże, ale udało ci się! Teraz wystarczy, że skoczysz tutaj. Dobra, skoczyłem. Tutaj masz pytanie, który blok jest lepszy? No i masz odpowiedzi. Blok wody, czy może blok lawy? Czyli muszę wybrać, który blok jest lepszy. Mi się wydaje, że lawy. Uwaga, o nie. Jest tu lawa, a może wybrałbyś blok wody? Zobacz, co tam jest za drzwiami. Dobra, zobaczę, co jest za blok wody. Też jest lawa. Nie, blok wody to jest lawa i lawa to jest też lawa? Nie, ja skądś to znam, Pimpek. Dobra, wchodzę do bloku wody. Wow, dobra lawa. O kurde. To jest lawa, która daje ci ognioodporność, czyli po prostu w niej nie zginiesz. Ale tu jest mega. A tutaj mamy wielką wodę, którą trzeba pokonać. Dokładnie, jest to król wody, więc lepiej się przygotuj. Przedmioty masz w skrzynce. Ale epickie itemy. Dobra, podejdźmy sobie do niego i uwaga, król wody. What? Ja mogę go bić. Ej, on naprawdę jest z wody cały. Dokładnie, on jest calusieńki z wody, jest szybki. A, dobra, zabijam go, biję. Wow, dobra, deadnął, widziałeś to? Ale to było szybkie, Luczek, gratulacje, udało ci się go pokonać. W takim razie musisz przejść przez te drzwi. Okej, wejdę przez te drzwi. Uwaga i... skrzynki. No i diamenty. Diamenty, wow, dzięki, super. Naprawdę ten domek był, no spoko, ale zobaczysz mój. Tak więc przed nami jest oczywiście domek lawowy. Ej, on też jest wielki, nie tak duży jak z wody, ale i tak jest duży i mam wejście. Czy tutaj mogę wejść? Jasne, piszę ci wejście, proszę, wejść do środka. O pewnie, dzięki, Luczek, jaki ty jesteś miły. Uwaga, o, nie! To było złe wejście. To wejście jest fejkowe. Z tej strony są prawdziwe wejścia, zobacz to. Masz 3 wejścia do wyboru. Wow, widzę i 3 portale? O co tu chodzi? Musisz wybrać jeden. Jeden z nich prowadzi do środka. O nie, nie wiem, który jest prawdziwy. Może ten środkowy? Uwaga, wchodzę. Nie! Palisz się, ja cię widzę, ty się spaliłeś. Pimpek, to był zły portal. Teraz spróbuję ten trzeci, dobra? On na pewno będzie prawidłowy. Dobra. Uwaga, weź. Tak, to jest dobry portal. Dobry portal, gratulacje, wszedłeś do środka mojego domku. Ale to jeszcze nie jest środek, tutaj są zabezpieczenia. Co jest groźniejsze? 1-1-1 woda? 2-2-2 lawa. No oczywiście, że woda. Wpisuję 1-1-1 i nic się nie dzieje. Dobra, w takim razie wpiszę 2-2-2-2. Niech ci będzie. Dobrze, gratulacje. W tym momencie musisz przejść wielki parkour z oczywiście lawy, ale za pomocą łódek. Taki oto sposób. Widzisz to, jak ja to robię? Ale to jest serio hard. Ciężkie. To będzie mega ciężkie. Na pewno mi się nie uda, ale spróbuję. Uwaga, Luczek, patrz na mnie. Skaczę po kolei. Wow, Pimpek, jaki ty jesteś kozak, ale spaliłeś się. O nie, ale było blisko, naprawdę. Świetnie ci poszło, naprawdę. A teraz, no nie wiem, sam zastanów się, co robić. Tutaj masz lawę. Wydaje mi się, że może będzie jakaś skrzynka pod tym. Czemu ta lawa jest taka nierówna? Mam wrażenie, że coś pod nią jest. No, powiem ci tak, podpowiem ci. Musisz tutaj pływać w tej lawie i znaleźć wyjście. Ale ja zginę, przecież to jest lawa. No chyba, że to jest fałszywa lawa. Jasne, dobra, że tak. Wchodzę tu, ale ja nic nie widzę. Pomocy, Luczek! To jest ciężkie. To jest naprawdę ciężkie, ale dobrze ci idzie. Ale masz oczy czarne, jak jakiś, nie wiem, zbir. Dobrze ci idzie tutaj. Chodź tutaj. Dobra, jestem. O, pięknie. Udało się. Nie było łatwo. Świetnie, a teraz masz kolejne pomieszczenie i musisz po prostu, oj, przepraszam, musisz po prostu, tutaj osoby wskocz. Co, po co tutaj? Co to jest? To mnie pewnie zabije. Nie, wskocz. Dobra. Wow! Mam całą diamentową zbroję! Jaki to jest mechanizm, Luczek? Naucz mnie tego. To jest tajny mechanizm. A teraz musisz kliknąć tą oto dźwignię. Dobra, klikam w to. Pum! Magma! I teraz magma bloki cię atakują. Musisz sobie poradzić, Luczek. Dasz radę? Dam radę, spokojnie, nie martw się, ale no nie jest dobrze. Gratulacje, Pimpek, teraz lecimy dalej i masz takie oto pomieszczenie z guzikami. Niech zgadnę, będę musiał znaleźć odpowiedni, który otworzy te drzwi, prawda? Aha, tak. Uważaj, Pimpek, bo tylko jeden otwiera te drzwi, a reszta zabija. Co ty mówisz, Luczek? Czyli jak kliknę w nieprawidłowy przycisk, to umrę? Tak, spróbuj, znaczy no, nie wiem. Czekaj, może ten jest dobry. Aha, już dedłeś, musisz znaleźć dobry przycisk. Czekaj, to kliknę może w ten tutaj na górze. No. Uwaga. No musisz poszukać. A ten? Może on będzie dobry. Tak, to jest dobry. Gratulacje, przechodzisz dalej. Teraz musisz wybrać pokój. Albo niebieski, albo czerwony. Zgaduj. Wybrałbym czerwony, ale wiem, że mnie nie lubisz. Dlatego wybiorę niebieskie. Kurde, nie lubię twojego koloru, ale gratulacje. wchodzisz i to jest dobry pokój z kościami, let's go. A teraz idziemy dalej i tutaj, ops, uważaj, bo tutaj naprawdę będzie ciężko. Czy to są miny? Jak na nie stanę, to wybuchną, prawda, Luczek? Tak, Pimpek, dobrze, no chciałeś tutaj wejść, musisz się zmierzyć, a tutaj uważaj, bo musisz skakać. O nie, dobra, spokojnie, ja jestem... Nie, nie! Ale żeś zrobił, Pimpek, wybuch, nie przeszedłbyś normalnie tego domku, ale dobra, lecimy dalej. Jaki kolor jest najlepszy, czerwony czy niebieski? Pomyśl dobrze, co ja mogłem wybrać. No pewnie, jasne, że wybrałbyś niebieski, dlatego wchodzę tutaj i jest to prawdziwe. Jasne, kto jest lepszy w Minecraft, Luczek czy Pimpek? No, ja bym się tutaj kłócił, że ja, ale wybiorę ciebie, bo pewnie to będzie dobra odpowiedź. O ty kurde, brawo. Czy widzowie subskrybują kanał, tak czy nie? No oczywiście, że muszą zasubskrybować. Tutaj nie ma innej opcji. Jasne, że tak, to jest prawda, wbijaj, bardzo dobrze. O nie, czy tu jest parkour? Tak, parkour z lawą i z magma blokami, powodzenia, Pimpek. No dobra, ała, ale ja się palę, pomocy! No, o to chodzi, dawaj dalej, szybko, do samego końca, musisz szybko. Dawaj, dawaj, o musisz dać radę. Dawaj, brawo, brawo, brawo. Idzie ci bardzo dobrze ci idzie. Dobra, i uwaga! Pięknie! No i proszę bardzo, tutaj jest pokój, który jest mój, czyli w tym domku. Gratulacje! O, tak, nareszcie, już miałem dosyć tego lawowego domu.